mieszkam w Niemczech, urodziłem się też tutaj. Mogę powiedzieć, że przede wszystkim dzięki rodzicom poznałem polski język. Zajmuję się logistyką w magazynie. Jest tutaj gospodarka, jest tutaj niby wszystko rozwinięte, ale czuć, że im coś brakuje tutaj, czuć, że szukają też tą głębię. Wydaje się, że ważne dla mnie to jest mieć relacje z Panem Bogiem, żeby w codziennych obowiązkach nie zapomnieć o tym, powiedzmy, żeby przede wszystkim w ciężkich sytuacjach poczuć Jego obecność. I dlatego Pan Bóg dla mnie jest bezcenny. Mi się wydaje, że Pan Bóg mnie powołuje raczej do bycia mężem. To znaczy chciałbym mieć żonę, chciałbym mieć dzieci. Dzieciom przekazać wiarę, choć w Niemczech to nie jest zawsze tak łatwo, ale właśnie przez grupy modlitewne, przez tutaj polskie misje. U nas w wspólnocie ma każda osoba mniej więcej jakąś funkcję. Ja akurat się zajmuję funkcją muzyki. Ja granie na jakimśkolwiek instrumencie łączę to z Panem Bogiem, bo raczej to jest muzyka religijna. Mi się wydaje, że przez muzykę można się otwierać na działanie Ducha Świętego. A tak zaczęła taka pierwsza styczność z muzyką, było mając 13 lat. Właśnie wieczorami takie, gdzie wspólnie myśmy się spotkali na modlitwie. Właśnie to był apel jasnogórski. I do tego doszło, że czasami też bywa, że gram na organach na mszy świętej u nas w polskiej parafii. W roku 2000, tydzień po Wielkanocy, Kościół ogłosił Święto Miłosierdzie Boże i tam właśnie powstała grupa modlitewna Orły. Dlatego jest Jezus Miłosierny dla nas bardzo ważny i także święta siostra Faustyna i Jan Paweł II zostali naszymi patronami. Przede wszystkim się spotykamy w Konkordii. Ten dom jest w takim miejscu, gdzie po prostu na około nic nie ma. Tam jest tylko las i człowiek może się całkowicie wyłączyć. Człowiek może się w tym miejscu całkowicie skoncentrować na Jezusa. Trzeba powiedzieć, że to, co rodzice nam pokazali, to jest podstawa, na pewno to jest podstawa tego wszystkiego, że ja pragnąłem czegoś więcej. Pierwsze moje spotkanie było 13 lat temu. Przyjeżdżam tam do dziś, bo każde spotkanie jest inne i mi się wydaje, po takim spotkaniu z takimi ludźmi jesteśmy napełnieni i wzmocnieni iść w świat i mówić o Panu Jezusie. Często tak się mówi, że ludzie wierzący mają skłonić głowy i po prostu się wstydzić, a to przecież myśmy dostali taki dar i to my mamy właśnie iść i przekonać innych ludzi i nieść ten dar, że pokazać, że to jest coś pięknego. Wybieramy się na Światowe Dni Młodzieży. Będzie nas około 120 osób. To będzie jak jedna wielka rodzina, jedna wielka wspólnota. Po prostu możemy się, nie wstydząc, dzielić się wiarą, nie wstydząc się tym, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy katolikami i mi się wydaje, na to się najbardziej cieszę.